Witajcie. Na początku tego filmu chciałbym zaprosić wszystkich do przejrzenia mojego kanału. Możecie znaleźć tu filmy o różnej tematyce warsztatowej, fotowoltaicznej oraz innych przyziemnych tematach. Także proszę Was o zostawienie łapek w górę i subskrypcji. Mi to bardzo pomoże, a Was nic to nie kosztuje. Zapraszam na materiał. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj, drodzy widzowie, zajmiemy się hakowaniem BIOS-u w moim komputerze. Jest to laptop Acer Nitro 5, model AN517-55. Parametry jego techniczne to Intel Core i7 12700H, karta graficzna NVIDIA 3070 Ti, 32 GB RAMu. Dzisiaj chciałbym dokonać tutaj zhakowania BIOS-u. Mianowicie od pewnego czasu chciałem dostać się już do zaawansowanych funkcji BIOS-u w celu wyłączenia pewnych funkcji tego komputera, które wpływają negatywnie na jego pracę. Między innymi jest to tak zwany hyper-threading od procesorów firmy Intela i chciałem właśnie tą funkcję wyłączyć, ale nie mogę niestety dostać się do BIOS-u zaawansowanego i w tym celu dzisiaj dokonamy hakowania. Nie wiem, czy mi się to uda, czy mi się nie uda. W internecie znalazłem plik, który pobrałem. Plik będzie udostępniony na moim kanale z mojego chomika, także będziecie mogli sobie go pobrać. Od razu przestrzegam na tym filmie, że plik służy tylko i wyłącznie do laptopów firmy Acer z BIOS-em wersji 2.1 i w górę. I model tych laptopów to właśnie AN515-58 i tak jak mój AN517-55. A więc przystąpimy do działania. Tak jak mówiłem, mamy tutaj taki plik. Ten plik w tym momencie musimy wypakować. Plik oczywiście znajdziecie, podlinkuję Wam w opisie filmu, także będziecie mogli sobie go pobrać. Nie używajcie tego pliku do hakowania innych komputerów, bo możecie sobie uwalić po prostu komputer i uszkodzić BIOS. A więc wypakujemy ten plik. Mamy już go wypakowanego. Do całej procedury będziemy potrzebowali pendrive'a. Ja mam tu jakieś urządzenie. Podpinamy pod gniazdo USB. On nam się prawdopodobnie uruchomi. Od razu przechodzimy do zakładki Mój komputer i formatujemy świeżo włożone urządzenie. Nic tutaj nie zmieniamy. Wszystko zostaje bez zmian. Format plików FAT32. Reszta nie ruszamy. Rozpoczynamy formatowanie. Ważne, żeby pendrive zawierał tylko i wyłącznie pliki, które mają być tutaj na pendrive'ie wgrane. Pendrive sformatowany. I teraz wgrywamy nasze pliki z wyodrębnionego folderu WinRara na pendrive. Pliki już wgrane, a więc możemy przejść do dalszej operacji. W tym momencie będziemy musieli uruchomić komputer ponownie. A więc uruchomimy ponownie komputer. I w tym momencie wejdziemy do BIOS-u. Jak na razie wyciągnę pendrive'a z wgranymi plikami. Wejdziemy w tym momencie, jak komputer się uruchomi, do BIOS-u w celu ustawienia hasła, ponieważ ja jeszcze na tym komputerze nie mam ustawionego hasła do BIOS-u, a będzie nam potrzebne. Tutaj możemy zobaczyć, jaki BIOS występuje w tym komputerze. Ja dzisiaj zaktualizowałem go i jest on w wersji 2.14.
i zobaczymy, czy uda nam się tutaj tym plikiem zhakować ten BIOS. Ja chciałem jeszcze ustawić hasło do BIOSu. Ustawiłem hasło. Teraz wkładamy pendrive, wyłączamy, albo właściwie jeszcze raz przejdziemy, jeszcze raz uruchomimy ponownie bez zmiany. Wejdziemy raz jeszcze do BIOSu. Zobaczymy, czy pendrive, który został podłączony, pojawi się w BIOSie. Przechodzimy do zakładki boot. Jak widać, pendrive pojawił się w BIOSie. Musimy w tym momencie wyłączyć Secure Boot i zmienimy jeszcze tutaj kolejność bootowania urządzeń. W tym celu wciskamy F6. USB zmieniło pozycję na pierwszą. Teraz komputer wystartuje w pierwszej kolejności z naszego pendrive'a. Po zmianie opcji Secure Boot na Disable, czyli na wyłączone, przechodzimy do ostatniej zakładki Exit. Wybieramy Exit, Saving, Change, albo wciskamy w tym celu F10, potwierdzamy Y z klawiatury, Enter. W tym momencie komputer uruchomi się z pendrive'a, załaduje się plik. Wprowadzamy hasło i naszym oczom ukazuje się BIOS bardziej rozbudowany, wyposażony w dodatkowe zakładki. Jak widzicie, tutaj mamy pierwszy Advanced, gdzie możemy pozmieniać funkcje, które domyślnie zostały zablokowane przez producenta, żeby po prostu nikt niepowołany tu nie grzebał. I mamy drugą zakładkę Advanced, która daje nam jeszcze większe możliwości. Także zapraszam do polubienia tego filmu. Zapraszam właśnie do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału. I to by było na tyle w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie.